Ruszyła sprzedaż hurtowa karpia z Wierzchosławic. W tym roku do sprzedaży przygotowano ponad 35 ton ryb. Za kilogram wierzchosławickiego karpia trzeba będzie średnio zapłacić o 60 groszy więcej niż rok temu. W związku z tym, że ta susza hydrologiczna, tak jak mówię, doskwierała nam bardzo w tej hodowli i w związku z tym każdy też karp jest troszkę mniejszy. Ryba jest nieco drobniejsza, ale to wpłynęło ogólnie, biorąc pod uwagę tą ogromną ilość sztuk, to wpłynęło ogólnie też na tonaż, który jest mniejszy, więc my przygotowaliśmy jakieś około 35 do 37 ton ryby na sprzedaż, no karpia około 35, tam innych gatunków jeszcze troszkę dochodzi do tego, ale no jest to nieco mniej niż zazwyczaj, bo mieliśmy około 43-45 ton zazwyczaj, więc jest to troszkę spadek, ale cieszymy się, że jednak mamy tą rybę. Jest może nieco drobniejsza, ale jest, no wiele gospodarstw po prostu zostało bez hodowli, po prostu poniosło ogromne straty, gdzie ta przyducha lub choroby związane z wystąpieniem przyduchy po prostu zabrały tą obsadę i no w tej chwili jest tak, że nie mają czym handlować ani drobniejszej, ani grubszej, także cieszymy się, że udało się to bez większych strat ten rok przejść. A na co zwrócić uwagę, kupując karpia u sprzedawcy? Żeby ten żywy karp sprzedawany był w odpowiednich warunkach, czyli z basenach z napowietrzaniem, w odpowiedniej ilości, żeby ten karp nie nosił znamion, żeby był po prostu żywy, czyli reagował silnie na bodźce, żeby po prostu był ruchliwy, żeby nie była to ryba, która gdzieś tam pływa bokiem, czy do góry brzuchem, żeby była szklista, błyszczące oko, błyszcząca skóra, prawda, żeby to był karp żywotny, który będzie wyciągnięty przez sprzedawcę i zachęcam do tego, żeby kupować u takich sprzedawców, którzy dzisiaj już od razu na miejscu tego karpia uśmiecają w sposób profesjonalny i sprawiają go, czyli po prostu patroszą. Wtedy klient wybiera sobie tą daną rybę, która mu się podoba, większą lub mniejszą, prawda, przy nim od razu jest ona zabijana, ma wtedy 100% gwarancję, że ta ryba jest świeża. 22 grudnia gospodarstwo rybne w Wierzchosławicach rozpocznie sprzedaż detaliczną.